Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Forza Horizon 5, druga część poradnika do playlisty festiwalowej Zima po raz sucha, seria 21. Zaczniemy sobie tym razem od wyzwania związanego z poszukiwaniem skarbów i kolejny raz musimy odnaleźć trzy szlaki. Okej. Welcome back, Loco. Weźmy może sobie jakąś terenówkę, może z Xtreme i... Okej. I musimy przejść do wyróżnień. I zaznaczyć. Pierwszą nam pokaże. Trasę do pierwszego szlaku. A kolejne dwa będzie trzeba odnaleźć i ja właśnie wam pokażę dokładną lokalizację. Żeby ułatwić poszukiwania. Od razu z góry można sobie patrzeć, gdzie są balony. Bardzo przyjemna furka, polecam jak najbardziej tą furkę do tych szlaków. Mięciutko, po cichu się naprawdę sprawnie porusza. No i mamy metę. Okej, czyli kolejny szlak sobie zaznaczamy. I teraz udajemy się tutaj. Zaczynamy. W nocy nawet lepiej widać się wydaje. Balony przynajmniej, niekoniecznie drzewa. Ładnie się podświetlają. I to już koniec? Taki krótki? No, to wygląda. Okej, trzeci szlak. Tam widać balony, a tu jest początek, tak?
No w nocy bardzo ładnie widać te balony, trzeba przyznać. I widać już metę. A nie, jeszcze nie, myślałem. Te zielone neony mnie zmyliły. Wow! No tego się nie spodziewałem. W każdym razie lecimy dalej. Czasu mamy mnóstwo. Bez problemu zdążymy. To jest tak naprawdę relaksujący zawsze szlak. No i jest meta. Przed ciężarówką, przed. Okej, odbieramy nagrodę i możemy już również udać się do skarbu, do lokacji ze skarbem. Okej. Przejdźmy do playlisty, już możemy odebrać drugą nagrodę. Teraz zaliczymy sobie strefę pomiarową i wybierzemy sobie oczywiście Rimaka. Aha, to piaskowa strefa pomiarowa. 132. No i mamy całkiem przyjemne i fajne zadanie. Jak najbardziej da się to Rimakiem zrobić, ale nie będzie to łatwe. Okej. No naprawdę kozackie wyzwanie. Zawracamy się, rozpędzamy. Musimy dobrze wyskoczyć, delikatnie kierując się w prawą stronę. Okej. Teraz mamy mistrzostwa. Zobaczmy jakie furki. O, niezłe furki. Zobaczmy, może już mam przygotowaną jakąś Toyotę, bo chyba coś z Toyoty wezmę. Spójrzmy. Okej, zobaczmy co my tu mamy. Może mamy Raptora.
Weźmy Raptora, okej. Myślałem nad Toyotą, ale jednak weźmy Raptora. I lecimy, mamy odcineczek. Furka, jak widać, daje radę spokojnie. Jest to bardzo dobra fura, bez problemu doganiamy przeciwników i myślę, że będzie bardzo łatwo wygrać. Więc spokojnie mogę polecić tą furkę. Czekałem na ten moment, muszę przyznać, aż uderzy w te kamienie. Bardzo dobra sterowność, bardzo dobre przyspieszenie, można przyznać nawet i co, okej. Naprawdę dobra furka. No i powoli zbliżamy się już do mety tak naprawdę. Przyjemnie i łatwo. Pogoda dobra. Sucho. Przede wszystkim nie musimy się martwić, że fura nam padnie poślizg. No i w zasadzie już meta. Okej, lecimy z kolejnym wyścigiem. Tym razem mamy tor. No to lecimy sobie tym razem z torem. Tor jest dla mnie bardzo dobrze znany. Kluczowy jest ten pierwszy zakręt, żeby go dobrze pokonać. Jakby się udało jakąś metodę podparcia, zobaczymy. Nasza furka jest delikatnie gorsza od przeciwników. Ale to też daje fajny challenge. Akurat w tym wyścigu widać. Dlatego trzeba wykorzystywać okazję. Tutaj zaraz uderzą w murki. Mijamy. I to jest nasza okazja. Okej, ładnie, ładnie. Dobra, tunel. I kto pierwszy?
nie będę hamował w ogóle, tylko spróbuję pulsacyjnie. Nie, trzeba jednak. Dobra, przetnę trochę i wracam. Pulsacyjnie? Nie, trzeba trochę, kurde. No okej. Ale już mam pierwsze miejsce. Tylko teraz trzeba utrzymać. Jak zawsze ten pierwszy zakręt właśnie jest kluczowy. Jak tutaj fajnie się wyrobimy. O właśnie. To będzie dobrze. Unikamy słupków i wszelakich spowalniaczy. I cniemy. Ile się da. Bardzo dobra furka, bardzo przyjemnie się steruje. Teraz już wiem, że delikatnie tylko przyhamować i lecimy. Pięknie. Chyba lepiej tego się nie dało. Bardzo przyjemny wyścig, mimo że jest to tor, akurat wolę odcinki, ale lubię ten tor. Dodatkowo pick-upami fajnie się gra. Chce mi się już zdobyć tego Hammera z zakończenia sezonu. Zagapiłem trochę. Bo jest to fajna furka elektryk. A ja uwielbiam elektryki w tej grze. Najlepszym przykładem jest Rimac na przykład. Naprawdę bardzo dobra furka. Tak wiele wyzwań już ukończyłem tą furką i w większości tak naprawdę, jeżeli można wziąć klasę S2998, no to Rimac praktycznie nie ma sobie równych. Czasami na piaskowych wyzwaniach tylko, na przykład na Forda Focusa można zmienić. Też jest dobry. Tego starszego, właśnie tą rajdową wersję. Okej, czyli lecimy z kolejnym wyścigiem, ostatnim w tych mistrzostwach. Mamy odcinek tym razem. No i fajnie w sumie, że na zakończenie odcinek, tak jak już wspominałem, wolę. Nieźle poszli na początku, może będę tunel łapał. Przyhamował trochę, dobra. Ten pierwszy mnie za bardzo odsadza. No i dobra. Mocna furka jest, naprawdę jaką mam moc. Jak pod górki szybciutko się wjeżdża tą furką. Sterowność świetna, naprawdę bardzo dobra furka.
Ale tym razem odcinek jest nawet długi. Zaledwie 40% odcinka. Z górki pod górkę. Będzie chlupnięcie delikatne. Okej. No naprawdę długi odcinek. Aż się zamyśliłem na chwilę. Jeszcze 20%. No i meta. No ale bardzo łatwy, trzeba przyznać. Okej. Przejdźmy więc do playlisty i zobaczymy sobie, co mamy kolejne. Kolejne mistrzostwa. Zobaczmy jakie furki. Weźmiemy sobie RS7. Jest już przygotowana. Bardzo lubię tą furkę. Nie dość, że jest naprawdę piękna ta furka, to i się jeździ kozacko. Więc fajnie, że akurat można wybrać. O, można było i te elektryki, no też kozak. Ale zobaczmy, jak sobie Audi poradzi. No, jak widać, świetnie, po prostu świetnie. Bez dwóch zdań. Mała przypychanka. Co za sterowność. Ale ta fura się prowadzi. Nie, no to jest szaleństwo. Nie dotknąłem. Niesamowita sterowność. Naprawdę, wow. Ale fura. Lecimy. Drugie kółeczko.
No chyba będzie to jedna z moich ulubionych fur również. Bo tak się ona prowadzi naprawdę. Myślę, że ciężko nawet przegrać tą furą. Jest tak dobra. Ale ten zakręt jest kozak. No i ostatnie kółeczko. Bardzo szybki wyścig. Teraz na ręcznym spróbowałem, też całkiem nieźle to wyszło. Co za jazda, nie no. Ta fura wmiata po prostu. No i już pierwszy wyścig zakończony. Bardzo szybko. O, obok mamy kolejny. O, to jest akurat dosyć długi odcinek, ale będzie ciekawie tą furką. No, zobaczmy. Przeciwnicy dosłownie mają chwilę na to, żeby podjechać na swoich pozycjach. Bo za chwilę wpadamy my tą kozacką furą. I no co, nie ma ich. Tak naprawdę. A ten jest waleczny, trzeba przyznać. Ale... ta fura nie ma sobie równych. Nie no, bosko się jeździ tutaj na tym torze. Zobaczmy, jak ją rozpędzimy teraz. Jak tutaj się uda? Całkiem nieźle. Delikatnym błędem, ale nie wyszło to źle. Nie no, ale ta fura wchodzi w te zakręty. Okej, tutaj już była prędkość nawet za duża. Nie, myślałem, że to będzie dosyć długi odcinek, ale jak widać, nawet się nie obejrzałem, już połowa za nami. Aż się nie chce kończyć tego wyścigu. Tak fajnie się leci. Siedemdziesiąt jeden procent.
powoli zbliżamy się do końca. Nie no, bomba wyścig. Uwielbiam ten tor, ten odcinek. No i meta. Jeszcze jeden wyścig w tych mistrzostwach i przejdziemy sobie do dodatku. A później zaliczymy sobie jeszcze zadanie dzienne, jako że nagrywam drugą część kolejnego dnia, to mogę sobie pozwolić od razu na nagranie zadania dziennego. Może dla niektórych jest niejasne, pokażę dokładnie, gdzie trzeba się udać i co zrobić. W każdym razie jeszcze jeden wyścig. Okej, za dużo. Tutaj. Kolejny odcinek. Więc dobrze. Ale tak naprawdę to nie ma znaczenia. Tą furką fajnie się jeździ. Może być tor. A witam, witam. Ktoś się przywitał z nami. Trzeba zawsze również dać klakson. Być kulturalnym. No i jazda. Jeszcze asfalt. Oj, będzie przyjemnie. Oj, sorry. Wow, ale no to jest naprawdę niesamowite, jak dobra sterowność jest w tej furze. Mam go. Coś czuję. No już prawie. Fajny odcinek, połowa za nami, bardzo szybki jak widać. W zasadzie za chwilę będzie już koniec. Bardzo szybki wyścig.
Okej, okay, przejdźmy do playlisty. I zostały nam dodatki. Krótkie wyzwania oczywiście rimakiem sobie zaliczymy. Tutaj, z tej strony, ok. Jeszcze tylko zmienimy sobie na rimaka. No i zaczynamy. Ze środka trzeba. Udało się. Co my tu mamy? Mamy Forda Focusa, o którym właśnie wspominałem wcześniej. Ale może Escorta sobie weźmiemy. Zobaczmy, czy mamy już przygotowaną furkę. Mamy. No i fajnie. No i fajnie. Bierzemy Escorta. No i zobaczmy, jak ona leci. Chyba będzie dobrze. Się okaże. Czemu przy kurdek przykamowali mnie, zablokowali bezczelnie. Ale to dobra fura. Też sterowność kozak. Praktycznie nie trzeba hamulca używać. No wyścig jest tak prosty, tak naprawdę. Zero wyzwania. No i za chwilę.
która będzie meta już. No i pierwszy wyścig mamy zaliczony. No furę mogę jak najbardziej polecić, bo jak widać tą furką wyścig jest bardzo łatwy. Tym razem wygląda to na tor. A nie, też jest to odcinek. Wyglądało trochę jak tor. No bardzo dobra fura. Praktycznie lecimy cały czas na gazie. Bez hamulca. Tutaj trzeba dobrze wyskoczyć. No nie wyszło to najlepiej. Ale tak naprawdę to niewiele zmienia. Dalej jest to bardzo prosty wyścig. No już zbliżamy się do mety. Okej, jeszcze pozostał jeden wyścig.
również odcinek. No i fajnie. W sumie. Nie no, to jest aż tak łatwe, jak widać. Dajmy im trochę forów, żeby mieć kogo gonić, chociaż trochę dłużej. No dobra, czas na ciebie. No już prawie połowa odcinka za nami. Dobrze, że się nie waliła fura, bo było blisko. No nie no, tą furką to się tutaj bardzo łatwo wchodzi w te zakręty. Ale też klasa niska, a 800. Mimo nawet takiego błędu i tak to naprawimy. Bez problemu. No już za chwilę meta. No były to bardzo łatwe mistrzostwa, trzeba przyznać. No dobra, teraz udamy się do Meksyku. I zaliczymy sobie jeszcze zadanie dzienne, pokażę. Musimy dotrzeć na najwyższy szczyt w grze. Więc wiadomo, że to jest wulkan, okolice wulkanu. Jak łatwo się domyśleć. Welcome back, Loco. Tylko czy akurat tą furą damy radę. No i jest.
zaliczone i ja również sobie w tym momencie zakończę drugą część poradnika. Jeżeli materiał okazał się pomocny, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.